Witajcie, kochani, witajcie! Mamy dzień walentynkowy, serduszkowy. Jeszcze raz wszystkiego, wszystkiego najlepszego, tego, co się szczęściem zwie, bez względu na to, czy jesteście sparowani, czy zupełnie jak ja, single. Co my zrobimy, to dla każdego znaku zodiaku wyciągniemy to, co powinno wyjść, ok? Mniej więcej, ale to będzie ty i on lub ona. Więc zaczynamy na przykład od barana. Wszystkim tym, jeszcze zanim zacznę czytanie, którzy przysłali mi dary pieniężne poprzez PayPal. Akurat tak się składa, że to są aneczki. Dziękuję, dziękuję ślicznie. I tej, co przysłała 10 dolarów, i tej przysłała co 20 dolarów. I tej, co przysłała mi prezent urodzinowy do domu, przepiękny, pokażę innym razem. Jestem ogromnie, ogromnie wdzięczna. Okej, zaczynamy od baranka dla ciebie. Ciekawe. Bo mamy, tu odsuniemy troszeczkę te gałązki, żeby nie przeszkadzały mi tego drzewka. Okej, albo i całe drzewko usuniemy, nie ma problemu. Bo wiadomość jest, mimo że osobno, mój aniołek jest tu ważniejszy niż to drzewko, mimo że osobno oboje pragniemy szczęścia, więc wygląda na to, że nie jesteście razem. Może ktoś jest w innym kraju, w innym mieście, może jesteście w separacji. Ale i ty, i on, ona pragniecie szczęścia. Tu nawet jest świetnie pokazane, jak do tej latarni, do tej przystani obie piękne żaglówki płyną, ale są oddalone od siebie. Więc to jest ogólna wiadomość. A teraz konkretnie baranku. No jakaś tutaj, jakieś niewolnictwo. Czas zdjąć maskę, piątka, czas na zmiany. Być może należy się odciąć dosłownie, to ona jest przywiązana łańcuchami. Czyli nie ma pełnej wolności, może nie ma wolności do bycia sobą, nie ma wolności do spełniania siebie i swojego przeznaczenia. Trzeba udawać w tym związku czy w tej relacji. Z takich czy z innych powodów, bo tam z tyłu jest zadyma, kłótnie i gdzieś jesteś, drogi baranku, przywiązana, przywiązany. Okay? Do kogoś, do czegoś. Ja lubię nazywać tę kartę niewolnica Izaura. No, już wiesz, jak to do ciebie pasuje. Teraz twój partner, partnerka, co myślą? Tutaj zobaczymy. O, jakieś problemy finansowe, więc osoba, z którą jesteś, czy myślisz o niej, czy to jest ta osoba, która nie jest z tobą, nie wiem, co opowiada i nie wiem, jak siebie przedstawia, ale to czytanie jest dla kogoś, kto potrzebował dzisiaj niespodziewanie to wiedzieć, ok? Że tak naprawdę ta osoba ma problemy finansowe. Czy to są długi, zapożyczenia, czy niemożność wzięcia pożyczki, czy brak pracy. No niestety, ale nie może wszystkiego tego, co by chciał, chciała. Są tu problemy z tym związane, więc to jest dla tej osoby, która powinna to, no, wiedzieć, moje drogie, kochane baranki. Następna wiadomość jest dla byków. Oczywiście sprawdzajcie Słońce, Księżyc, Ascendent i Wenus, jeżeli znacie. Tu wyszły aż dwie, więc jedna jest dla ciebie. To drzewko jednak sprzątniemy, ponieważ stoi mi na drodze, a ja nie widzę powodu, żeby cokolwiek tu stało na drodze. Mój piękny aniołeczek, który ma walentynkowe, widzicie, okularki. Chcę tutaj być uznany. Dziękuję, jestem wdzięczna, wdzięczny. To mówisz ty, byku. Pięknie. A co
mówi partner, partnerka. Za co jesteś wdzięczna, wdzięczny dzisiaj, już teraz? Wow, nie wiem, co to znaczy. To dla kogoś jest taka wiadomość. Zobaczymy, co więcej. A więc dla ciebie. Plotki. No uważaj, bo te plotki mogą coś zrujnować. To jest to, co najbardziej czuję. A więc ktoś może wszystko pięknie, ładnie w oczy, ale poza oczami plotkuje i chętnie w cudzysłowie, oczywiście metaforycznie, wbiłby nóż w plecy, czyli zaszkodził ci, powiedział coś naprawdę krzywdzącego. Bo miecz to są słowa. A więc na to uważaj, a dla twojego partnera, partnerki? Jakaś piękna oferta, spirytualizm, chce, żeby coś fajnego zrobić razem, może płatki różane, nawet sama myślałam, żeby te moje płatki różane posypać tutaj. No i dlaczego nie? Proszę bardzo, dla was, kochani, sypiemy płatkami, a jakże? Więc coś fajnego tu widzę, że partner, partnerka chce jak najlepiej, ale niektórzy z was, czy to ty, czy ten partner, partnerka, no pragnie wolności. Więc to dla tych, którzy niekoniecznie są wolni. Więc może jedno wolne, a drugie w związku, albo oboje w związku. Gdzieś dla kogoś to jest. I próbuje się z tego wydostać. To jest matnia. A może czujesz, że jesteś w takiej matni, że jak pajęczyną cię ten pająk, któryś tam widzisz, jak ona próbuje się za wszelką cenę z tego wydostać, ale to jest matnia, to jest naprawdę nieciekawa sytuacja, więc no dla kogo to jest, nie wiem. Możecie napisać i sprawdzić w komentarzu, ale sprawdzić jeszcze swój ascendent, księżyc i Wenus, jeżeli znacie, bo będą dodatkowe informacje. I oczywiście to jest tylko dla tych, dla których to jest sądzone, nie dla wszystkich. Okej, moje kochane bliźnięta, dla ciebie inspiracja i przebudzenie. Pięknie. I ta piękna latarnia, która tam stoi. A więc świetna sprawa. Ja tu zechcę troszeczkę chyba światła, żeby było mniej, bo pada akurat tak, że trudno widzieć cokolwiek, nawet mnie. No właśnie, troszeczkę lepiej. Może jeszcze dodatkowe światło tutaj zapalę. Ok. Więc inspiracja, przebudzenie dla ciebie, drogi bliźniaku, bliźniaczko. Natomiast ciekawe jest, że dla partnera, partnerki samotność ma swoje zalety. Czyżby to było tak, że chce spędzić czas samej samemu? Albo wy we dwoje i odsunąć się od reszty świata, co na dzisiaj, na walentynki jest naprawdę świetnym pomysłem. Teraz ty, bliźniaku, spokojnie, bo tu się jakiś sztorm zapowiada. Czy to ty będziesz jak tornado i pioruny będą biły? Niespodziewana kłótnia, awanturę szykujesz? Czy to twój partner, co? Zaskoczy cię. Musisz napisać koniecznie pod spodem, co się takiego wydarzyło. A bliźniaku. Czy to jesteś kobietą, czy mężczyzną? No, partner, partnerka, ktoś tutaj, widzicie, kombinuje. No jak się nagle zapaliło? Widzieliście, jak jasno się zrobiło? Ja nic tu nie robiłam. I światła nie ma więcej. Więc jasność musi się stać. Tu na pewno ty się do czegoś przebudzisz, bo przecież taka była tutaj wiadomość, to przebudzenie. Więc bliźniaku kochany, uważaj, bo ty możesz teraz zauważyć, co jest nie tak w tym związku, w tej relacji. Jakieś oszustwo, kłamstwo, zdrada. Ktoś nie jest zupełnie szczery i możesz nagle to odkryć. Wow, robi się coraz bardziej gorąco. No ale bierzemy jak leci, słuchajcie, jak leci, kochani.
Teraz będziemy parę słów dla Raczka. I Raczek powinien wiedzieć, że nie tylko Słońce, Ascendent, Księżyc, ale i Wenus może sprawdzić, żeby było więcej informacji. Najpierw się poznajmy, Raczek mówi. Tak jest, najpierw się poznajmy, żebym ja wiedziała, z kim ja tutaj jestem, o co chodzi, jakie są oczekiwania, żeby potem nie było łez i rozczarowania. Natomiast ta druga osoba mówi, za co czy kogo jesteś dzisiaj wdzięczna. A więc, czy wdzięczny? Więc kwestia wdzięczności. W związku to jest ogromnie ważne. Okej? Czasami się za bardzo do kogoś przyzwyczaimy, już jesteśmy ze 20 lat razem, a co ja się tu będę wysilać? Absolutny nonsens. Cały czas trzeba okazywać sobie miłość i wdzięczność. Okej, więc zobaczmy, co dla ciebie, drogi Raczku. Co dla ciebie? Czy ktoś tobie zazdrości? No bo ja mam nadzieję, że to nie ty zazdrościsz. Wchodzi w grę zazdrość. Czego domu zazdroszczą ci? Czy twoich darów, talentów? No bo tu jest ciemność. Ciemność i piękna droga. Może też tak być, drogi Raczku, że trochę stałeś, czy stałaś się pesymistyczna, brak ci entuzjazmu i wiary w to cudowną, w tę cudowną złotą przyszłość i możliwości. Może troszeczkę za negatywnie postrzegasz, albo masz ludzi takich wokół siebie. No i dla partnera, partnerki yin i yang, czyli energia żeńska i męska, powinna być równowaga i to manifestować, ok? Bo 22, numer mistrzowski, oznacza manifestowanie swoich marzeń, tego, czego pragnie się. Dodajmy coś jeszcze, no właśnie, i znowu ta wdzięczność. Może potrzebuje kupić kwiaty, Raczek, swojej partnerce, partnerowi, albo otrzymać te kwiaty, w zależności po której stronie jesteś, czy słowa wdzięczności, czy drobny prezencik. Wiecie, jak ja się dzisiaj ucieszyłam tym swoim prezencikiem. Może być najdrobniejszy, ale w ogóle uwaga, słowo dziękuję, sprezentowanie czegoś naprawdę, naprawdę stanowi wielką różnicę w naszym życiu. Okej, moje Raczki, teraz przechodzimy, kochani, do Lwów. Co dla moich kochanych Lwów? Dla ciebie i dla twojego partnera, partnerki. Dla ciebie. Szczęśliwa para. Naprawdę szczęśliwa. Roześmiana. Więc to jesteś ty i tego pragniesz w swoim związku. Natomiast partner czy partnerka mówi, przyjrzyjmy się temu bliżej. Więc to już tylko ty wiesz, to dla ciebie wiadomość, o co tutaj tak naprawdę chodzi. No czas podjąć jakąś akcję i siedemnastka od duszy. Niektórzy, słyszę, widzą tylko na czarno-biało, nie widzą kolorów, nie widzą innych możliwości. Inni natomiast, ja jestem inna, ty jesteś inny, czy odwrotnie. Ale pędźmy w tę samą stronę i róbmy coś. No właśnie, kochani, co robicie dzisiaj? Bo to czytanie jest przeznaczone na dzisiaj głównie. A więc co robicie? Czy okazujecie sobie miłość, radość? Czy fajnego coś robicie? No bo to jest ważne. Natomiast twój partner, partnerka szykuje się do podróży. No ja mam nadzieję, że razem. No bo tu mnie wygląda, że jedna osoba szykuje się do tej podróży. Może nawet musi dokonać wyboru. Jedzie tu, czy jedzie tam. Robi to, czy robi coś innego. Robi z tą osobą, czy sama, sam i tak dalej. Więc szykuje się jakaś podróż, ale być może nawet jakieś odejście, wyjazd, może być służbowy, może po prostu być wyjazd, koniec, kropka. Ale jeżeli wyjazd w sprawach biznesowskich i tak dalej, to jest to, widzę, jakiś absolutnie wspaniały wyjazd, gdzie jest dużo, dużo możliwości. No więc dla kogoś to było ważne, żeby usłyszał, czy usłyszała. Świetnie, świetnie, kochani.
Zobaczmy teraz dla panny. Co dla panny? Okay. Na pozór wszystko wydaje się ok. Na pozór wszystko wydaje się ok. Tak mówi panna. A co mówi panny partner, partnerka? Rozwijaj się, kwitnij i kreuj. Czyli rób coś. Kieruj się pasją. Kreuj, bo jesteś kreatywny, kreatywna. Okay? Czyli tak jakby poganianie do ok. Rób coś, rób coś, rób coś. Okaż się, pokaż. Działaj. Może się trochę panny zasiedziały, co? No właśnie, to jest dla ciebie, droga panno. Siedem czakr. Być może tu ci brak trochę mocy, czy prawdy w czymś, czy no, czujesz jakąś blokadę. To jest to, co najbardziej tu odczuwam. Czyli tak jakby te czakry, gdzieś była jakaś blokada. I wystarczy, że gdziekolwiek jest, w którymś punkcie, czy rozczarowanie, czy brak działalności i tak dalej, ta reszta nie będzie działała jak trzeba. Potrzebny jest dobry przepływ energii. A dla partnera, partnerki, piątka, czas na zmiany i czas patrzeć na coś bardziej klarownie. Więc może jeszcze do końca tej klarowności nie ma, nawet w przypadku partnera, partnerki, bo może liczy na ciebie panno, może się jeszcze nie opowiedziałeś, nie zadeklarowałaś czymś i gdzieś tutaj jest właśnie brak tego, żeby wystarczająco informacji, żeby podjąć decyzję. Także możecie być razem, jak właśnie jedno jest wrażliwe jak to piórko, a drugie ma siłę, moc, jak z kolei ta podstawa, widzicie, metalowa, czyli trochę tu czuję jakby, chciałam powiedzieć, z innej parafii i tak też może być, że jesteście, ale jedno lekkie, zwiewne i już jest gdzie indziej, a drugie się uprze i powie, ja chcę być tutaj i koniec, kropka. Więc już wy wiecie, w jakim stopniu to dotyczy kogo i czego. Zawsze role mogą być oczywiście odwrotne. No, ciekawe, ciekawe. No, co teraz mamy dla drogich wag? Dla wagi. I staje się jasne. Coś nagle waga rozumie. Do czegoś się przebudza. Coś staje się jasne jak słońce i mówi, czas się rozliczyć. O, to brzmi poważnie. Cokolwiek to dla ciebie znaczy. Natomiast wagi, osoba, która czuje mięte do wagi, czy jest partnerem, partnerką, kocham cię. Po prostu kocham, mówi. No patrzcie, jak pięknie. Ok, więc zobaczymy, co waga tutaj myśli. Bo waga, patrzę, poważnie podchodzi do rzeczy. Są wagi, które albo to wy, ale ja podejrzewam, że ktoś z przeszłości chce się z tobą pogodzić. Chce wrócić do twojego życia. Chce może powiedzieć przepraszam, albo w ogóle porozmawiać coś, żeby się wyjaśniło, sami widzicie. A partner, partnerka, co sobie myśli? Hej, bądźmy tylko razem, wyjdźmy, wyjedźmy w świat tylko oboje, porozmawiajmy. I teraz to może mówić waga lub ta druga osoba. Naprawdę tutaj jest trudno ustalić. Wy wiecie najlepiej, o co chodzi, ok? Kierujcie się absolutnie intuicją, tak jak ja. Nie próbuję tutaj kombinować i znajdować jakie, tylko co pierwsze do mnie przyjdzie, czyli intuicja, nie ego. Ok, moje drogie skorpionki. Skorpionek mówi, czas by powiedzieć. No nie wiem co, nie wiem do kogo. Czy to skorpionek ma coś powiedzieć? Tu chodzi o dwójkę, tak? Widzicie dwa ptaszki. Czy to ta druga osoba musi coś powiedzieć? Wchodzi w grę jakiś nowy projekt, idea lub dziecko, proszę bardzo. A ta druga osoba mówi, czekam na wiadomość. Proszę, jedno mówi, czas by coś powiedzieć, drugie czekam na wiadomość. Czyli by co, od skorpionka, tak mi to tutaj wychodzi.
Okej, no zobaczmy, skorpionki, skorpionki, o co tutaj chodzi. Ktoś nie może podjąć decyzji. I waha, i chciałabym, i boję się, wiecie, ta sytuacja. Nie wiem, co z tego wszystkiego mam zrobić. W tę stronę, w inną stronę, ale coś tu już nie działa. Tu czas podjąć akcję, czerwona szata. Przyglądanie się, oferty jakieś, zainteresowanie. I uważajcie, bo gdzieś dla kogoś jednego jest trójka tutaj. To jest trójkąt. Więc może ktoś czeka, żeby ten ktoś się opowiedział, powiedział prawdę. To tylko wy, drogie skorpionki, wiecie, o co tutaj chodzi. Okay? To nie czytanie prywatne. Więc sprawdźcie jeszcze ascendent księżyc, jeżeli znacie to także i Wenus. Okej, okay, moje drogie strzelce. Strzelec mówi, spotkajmy się. Słusznie. Spotkajmy się. A partner, partnerka mówi, różni, ale pragnący być razem. Nie wiem, czy lubię te trzy serduszka, ale to może dla jednej, jedynej osoby tam gdzieś jest. No, pragniemy być razem, ale nie do końca możemy, bo do tanga trzeba dwojga, a tu nas jest troje. No to dla jednej osoby gdzieś tam. Okej, okay, moje strzelce. Ty. No właśnie, gdzieś może być jakaś. Pragniemy być, ale nie możemy, bo może to strzelec jest tam jakiś albo partner, partnerka. Trzeba dokonać wyboru dwójka, a tutaj jest kompletnie przez pajęczynę uwikłana, nie może z tego się wydostać. Nie jest to takie proste, słyszę dom, dzieci, obowiązki, biznes razem, to dla kogoś, dla innego. Jestem w związku trwałym, nie jest to taka prosta, oczywista sprawa. A partner, partnerka, co chcę powiedzieć? Podróż i przeprowadzka, zmiana miejsca zamieszkania na przykład, podróż, widzicie, balony, samolot, ziemia, a więc czy ten ktoś się wyprowadza, czy ten ktoś chce być bliżej ciebie, się przeprowadza, co tu się dzieje, moje drogie strzelce? Znowu, tylko wy wiecie najlepiej, a przynajmniej powinniście wiedzieć. No cóż, moje drogie koziorożce. Dla ciebie pomyśl sobie, drogi koziorożcu, pytanie. Bo to jest dla ciebie. I odpowiedź ma brzmieć tak lub nie. Uwaga, odpowiedź. Tak. A partner, partnerka mówi, jesteśmy różni, ale spróbujmy. No. Pies z kotem się dogada, to dlaczego my się mamy nie dogadać? Rozumiecie? Okej. Okej. Ciekawe. Dla ciebie karta cierpliwości, drogi koziorożcu, we wszystkim jest czas boski. To, że ty jesteś na coś przygotowany, przygotowany, to nie znaczy, że ta druga strona jest gotowa do czegoś. A ta druga strona może być rakiem na przykład, ale nie musi. Ale koziorożca przeciwstawnością 180 stopni jest rak. Tu jest, może być coś między życiem profesjonalnym a życiem domowym. Więc to może być żona, to może być kochanka czy kochanek, który no tu jest ok. Spróbujmy, mimo że jesteśmy, widzicie, różni. Różni, bo koziorożec i rak, jedno o biznesie, drugie o domu. Ale spróbujmy. Tu jest na szansa, jest nadzieja, więc bardzo mi się podoba ta wiadomość dla kogoś tam, kochani. Teraz wodnik. Dla wodnika. I co teraz? Dlaczego co teraz? I stało się. Co się dzieje u was, kochani? Coś się dzieje u was. Moje drogie wodniki, ponieważ czy ty, czy ten twój partner, partnerka
Mówi, i kiedy ja będę szczęśliwa, szczęśliwy? Kiedy ja będę szczęśliwa, szczęśliwy? No to jest ciekawe, tylko ty wiesz, o co chodzi. Słońce, Księżyc, Ascendent i Wenus, sprawdź to wszystko. Szczególnie Słońce, Księżyc, Ascendent. To ty chcesz balansu. Ty szukasz światła wewnątrz, ty szukasz odpowiedzi wewnątrz. Co z tym wszystkim zrobić? Czy to musi być takie zawikłane jak piramidy egipskie? Natomiast partner, partnerka chce obfitości, chce mieć wszystko. Marzy o wszystkim. Mistrzowska jedenastka. Chce wszystkiego, marzy o wszystkim, całej obfitości, o pieniądzach, o dostatnim życiu, o wspaniałym mężu czy partnerze, partnerce, więc w zależności kim jesteś. Wow. Okej, okay, no nie dziwota. No wspaniale. Okej. Okay. No i moje drogie rybki, rybeczki, rybeczątka. Co tutaj dla rybek? A więc tak, dla ciebie rybko, czas świętować. Jej! No czas świętować i patrzcie, że tu są, jest tort urodzinowy. No jeżeli obchodzicie tak urodziny jak ja w przyszłym tygodniu, no to wszystkim teraz na ten czas życzę wszystkiego najlepszego. Natomiast partner, partnerka pyta, czy się dogadamy? To może nie za bardzo mówicie tym samym językiem. Jedno chce czego innego, drugie co innego. Jedno słucha intuicji, drugie słucha logiki i mądrości życiowej. No, co by to nie było, a coś tutaj trudno się niektórym dogadać. Więc dla ciebie, rybko, no wcale się nie dziwię, patrzcie. Pan Jezus, uzdrowiciel wieków. Więc albo ty uzdrawiasz i możesz to uzdrowić, może potrzebujesz komuś przebaczyć, może wreszcie odpuścić i przestać mieć tę zadrę w sercu, bo możesz, rybko, absolutnie to możesz. Potrzebujesz także być może uzdrawiać. Może ktoś potrzebuje twojego uzdrowienia, czy ten twój związek, czy też ta ukochana osoba. No i co dla partnera, partnerki, co on mówi? No tak bym chciał, numer 47, co sprowadza się nawet do jedenastki. Tak bym chciał, czy chciała, żeby ta druga osoba myślała, tak jak ja. Była myśląca, bardziej logiki, czy bardziej, więcej praktyczności, a nie tam jakieś tylko intuicji i przeczuwania. I tu widzę, motylek, szykują się jakieś zmiany. Ale wiecie co? Coś się oświeci, pokaże. To jest także karta, która mówi tak, że rzeczy mogą być się ułożone, że możecie się dogadać, ale znowu tu jest woda. Czyli słuchać swoich uczuć trzeba. Okay? Myślenie myśleniem, ale trzeba także i przeczuwać. I słuchać tej intuicji, sny, znaki, symbole i tak dalej. Ale słońce jest najlepsza wiadomość we wszystkich tarotach, jakie istnieją, anielskich i nieanielskich. I to jest właśnie ten przykład. Wszystko będzie ok. Wszystko się zakończy. To można uzdrowić, więc ktoś potrzebuje to wiedzieć. Kochani, wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Kocham bardzo i życzę udanego wieczorku, popołudnia, nocy, w zależności od tego, gdzie jesteście. Buziaczki i pa!